Bóg miał dla mnie coś o wiele większego niż ja wtedy prosiłem, ale jeszcze tego nie wiedziałem. Krótko później znalazłem takie wydarzenie w Krakowie, History Maker. To było takie wydarzenie przebudzeniowe. Chrześcijański meeting. Chrześcijański meeting, tak. Poszukujący Boga i postanowiliśmy pojechać. To było trzydniowe wydarzenie. Nie zapomnę do dzisiaj tego dnia, kiedy wszedłem na salę i obecność Boża była tak bardzo namacalna, że ja mało pod naporem tego nie upadłem. Tam byli różni misjonarze z Indonezji, tacy ewangelii. Witam. Mam przyjemność zaprosić Cię na konferencję History Maker Europe, która już 29 września startuje w Krakowie o 9 rano. Wierzę, że Bóg przysyła wyjątkowych ludzi, ludzi, którzy doświadczyli przebudzenia w swoim życiu, w swoich krajach, w swoich państwach, tam gdzie pracują, gdzie żyją. Mówię tu o krajach Azji, o Indonezji. Przyjęliśmy tych mówców do Polski, ponieważ wszyscy ci mówcy, będąc poruszani przez Ducha Świętego, mówią jednym głosem, że nadchodzi czas dla Polski. Nadchodzi moment, kiedy Polska doświadczy przebudzenia. You know what I did? Wiecie, co zrobiłem? I call all my partners around the world. Zadzwoniłem do wszystkich partnerów na całym świecie. I call them. Powiedziałem im tak. I believe. Ja wierzę. Revival. Że przebudzenie is going to come to Poland. Przychodzi do Polski. Byli różni misjonarze z Indonezji, tacy ewangelii. Ja czuję, jak to przyspiesza. And there is more movement in Poland tonight. Jest coraz więcej poruszenia w Polsce dzisiejszego wieczoru. And the heavenlies are moving for Poland tonight. I całe niebo jest poruszone i maszeruje dla Polski dzisiaj. And the Lord is giving you new messages for Poland tonight. Bóg daje wam dzisiaj nowe przesłanie dla Polski. Krótko później znalazłem takie wydarzenie w Krakowie, History Maker. Ona po prostu mnie przeraża. You know why? Wiecie dlaczego? They demand. Dlatego, że oni mają popyt. My anointing. Oni mają popyt na moje namaszczenie. Like crazy. Jak wariaci. One time I preached. I kiedyś głosiłem tam. You know, and after I finished prayer. I kiedy skończyłem modlitwę. I finished at 12:30. Skończyliśmy o 12:30 w nocy. Misjonarze z Indonezji. Czekanie. Lucifer. Dla Lucyfera? Who meets? He said, what church? Ja mówię, w jakim kościele? He said, Yonggi Cho. Mówi, w kościele pastora Yonggi Cho. Mówi, w kościele pastora Yonggi Cho. Z Indonezji, tacy ewangeliczni, biblijnie wierzący, z Chin. Mówi, w kościele pastora Yonggi Cho. Ludzie wokół mnie padali pod mocą Ducha Świętego. To be delivered. Hello? You may have to go through deliverance. If you and you shall fire, 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 z nieba, ja padłem pod mocą, przekazano, nie było mnie około godziny. Mam na myśli, leżałem tam, płakałem, ja byłem nie do końca świadomy, co się tam ze mną dzieje, ale miałem dosłownie, nazwę to, zderzenie z niebem. Krótko
Krótko później znalazłem takie wydarzenie w Krakowie, History Maker. Kiedy podniosłem swoje ręce do góry na modlitwie, w tym momencie napełnił mnie Duch Święty. Poczułem ogromne gorąco ze wszystkich stron. Trząsłem się na swoim ciele i zacząłem modlić się w niezrozumiałych dla mnie językach. Byli różni misjonarze z Indonezji, tacy Shakarabusandili rakasati. Shakarabusandili rakasati. Shakarabusandili rakasati.